Wrzesień. Przedsmak jesieni. Już u schyłku lata drobnica zaczyna gromadzić się w duże stada. Wielkie ilości uklei, stynek i innych drobnych ryb pojawiają się w niektórych rejonach jeziora. Zgromadzona w dużej ilości drobnica to łatwy łup dla okoni i szczupaków. Podpływają one do zastawionego obficie stołu i obżerają się łapczywie, aby zaspokoić rosnący o tej porze roku głód. W polskich wodach szczupaki i okonie trą się wczesną wiosną, dużo wcześniej niż ryby spokojnego żeru. Muszą więc jesienią i zimą nagromadzić wystarczająco dużo zapasów energetycznych dla rozwoju ikry i późniejszego odbycia tarła. Są miejsca w jeziorze obfitujące w pokarm nie tylko jesienią. Można tam spotkać nagromadzenie drapieżników w różnych porach roku. Takim miejscem są zwykle obszary porośnięte rdestnicą. Spotyka się tam najczęściej małe i średnie szczupaki. Większe, kilkukilogramowe ryby czują się bezpieczniej w wodach głębszych, na przykład na stromych stokach lub u ich podnóża, gdzie dno jeziora jest czyste, pozbawione roślin. Trafienie w takie miejsca może przynieść spinningiście niezapomniane chwile i radość z udanej wyprawy. Prawdziwy spinningista ma duszę podróżnika i odkrywcy. Poszukuje nieustannie nowych łowisk, pasjonując się odkrywaniem ich tajemnic. A trafne rozpoznanie nowej wody i jej specyfiki to punkt wyjścia do skutecznego wędkowania.
Aby poznać nieznane sobie duże jezioro, Jacek i Robert zorganizowali wstępną wyprawę rozpoznawczą, bez wędki. Pływając łodzią wyposażoną w silnik elektryczny i echosondę, badają dno w wybranych przez siebie obszarach. Z obrazu na ekranie mogą uzyskać informacje o głębokości łowiska, ukształtowaniu i twardości dna oraz o porastającej je roślinności. Na podstawie tych informacji ustalą domniemane stanowiska ryb. Ryba lubi takie nierówności dna. Ufałdowane dno, zobacz, zaczyna spadać gwałtownie. Tak, i to zdecydowanie. Tu był taki ufałdowany znaczek, bo tu już jest blisko trzciny z 10 metrów. Strona południowa wyspy. Strona południowa. Jakieś 10 metrów od trzciny jest już ponad 4 metry. Sypcznie 2 metry. 4,2. Czy tu to wypłycenie już się kończy. Mhm. Znowu bardziej miękkie dno tutaj. No to w razie spada głębokość. Momentalnie. 1,6 metra. Wypłycenie, tak. W tym miejscu jest wypłycenie, zaznaczam. 1,5 metra w odległości jakichś 6 metrów od trzciny. Dno jest wyraźnie nierówne. I są kępy. Pojedyncze ryby się pojawiają już. Tam poprzednio nie było. Na tym płaskim dnie w ogóle nie było ryb. Wszystko wskazuje na to, że jest to teren atrakcyjny do spinningowania. To zobacz, powoli zaczyna się robić coraz głębiej. Jest wyraźny uskok. A dno cały czas porośnięte prawdopodobnie moczarką. I tak, punkt po punkcie, powstaje plan sytuacyjny łowiska ze szczegółowym obrazem dna. Ale są jakieś kępy roślin. Jest zdecydowanie ciekawsze dno. Tak, południowa część wyspy była równa i płaska, natomiast tu jest dużo roślin. Uważam, że ta część będzie atrakcyjniejsza. Jak widać, odpowiednie wyposażenie techniczne znacznie skraca czas poznawania nowych łowisk. A dobra znajomość łowiska to najlepsza gwarancja skutecznego wędkowania. Przyszła pora na skorzystanie z informacji zdobytych o łowisku. Echosondę zastąpiły wędki. Jacek i Robert zatrzymali się na jednym z wytypowanych w czasie rozpoznania miejsc. Łowisko ma głębokość około 3 metrów. Dno równe, porośnięte gęstą roślinnością. Taka łąka podwodna jest zwykle dobrym łowiskiem małych i średnich szczupaków. Nie da się tutaj zastosować ciężkich przynęt, gdyż przy wolnym prowadzeniu ugrzęzłyby przecież w roślinach. Dlatego odpowiednie będą lekkie wahadłówki, rippery i twistery z główką najwyżej 6-gramową, a także obrotówki z lekkim korpusem. Ładna łąka podwodna. Czujesz? Mhm. Tak z 3 metry będzie tutaj. Mhm. Brak brań oznaczać może słabe żerowanie ryb. W takiej sytuacji warto przetestować szczególnie przynęty małe. Tym bardziej, że oprócz szczupaka może wziąć na nie okoń. Dobra, spróbuję delikatniej. Może okonie się tu kręcą. Ja jeszcze popróbuję na szczupaka. Sprawdziłem, zaplątała się żyłka wokół szczytówki.
We wrześniu słoneczna pogoda z lekkim wiatrem sprzyja połowom drapieżników. Dobrze. To co, zmieniamy miejsce? Tak, no było parę brań bliżej, więc może przestawmy się bliżej brzegu. Dobra, wyciągnę. Przygotuj silniczek. Gotowy jesteś? To jedzie. Tak, mniej więcej tak. Nie warto tracić zbyt wiele czasu w miejscu, w którym ryba nie bierze. Jak wystarczy, zobacz. Jeszcze 5 metrów, tak. To już na wolnym biegu stajemy. O, mniej więcej tak. Rzucam kotwicę. Dobrze. Pas wody w okolicy Trzcin to następne łowisko, które wytypowali wędkarze jako atrakcyjne. Przy Trzcinach gromadzą się o tej porze stada drobnicy, co pozwala przypuszczać, że w pobliżu mogą znajdować się także ryby drapieżne. Głębokość łowiska nie przekracza 1,5 metra. Dlatego przynętę trzeba prowadzić płytko, przy wysoko uniesionej szczytówce wędziska. Dobra, zmieniam na longa. Wrzucałeś pod same trzciny? Jeszcze nie, ale zostawiam to. Na razie wzdłuż rzucam z padu. W nowym łowisku szczupak bierze zwykle już po kilku rzutach. Jeśli nie ma brań, trzeba znów zmienić miejsce i poszukać wody o nieco odmiennym charakterze. Łowienie w płytkich miejscach nie przyniosło dzisiaj oczekiwanych rezultatów. Widocznie szczupaki opuściły już swoje typowe letnie stanowiska i przeniosły się w miejsca głębsze. Jutro trzeba będzie spróbować łowić na większej głębokości. O zmierzchu warto jeszcze wykonać kilka ostatnich rzutów. Zdarza się bowiem, że po zachodzie słońca drapieżniki wychodzą na płycizny na krótkie żerowanie. O świcie jezioro powoli budzi się do życia. Skraj trzcinowej wyspy aż roi się od żerujących przy powierzchni ryb.
chłodne wrześniowe poranki podnosi się gęsta jak mleko mgła. Na dużym jeziorze łatwo wtedy zabłądzić. Jacek i Robert nie mieli jednak żadnych trudności w znalezieniu łowiska, gdyż posłużyli się kompasem i wykonanym uprzednio planem sytuacyjnym jeziora. W tym łowisku porośnięty roślinnością stok wyspy opada do głębokości 5 metrów. Łódź ustawiona jest na początku stoku, tak aby można było prowadzić nad nim przynętę. Rzuty wykonuje się wzdłuż stoku lub lekko na skos, aby sprawdzić, na jakiej głębokości szczupaki mają swe stanowiska. Można także rzucać prostopadle i rozpoczynać prowadzenie przynęty od poderwania jej z płaskiego, czystego dna za stokiem. Duże, kilkukilogramowe szczupaki stoją zwykle u podnóża stoku, przy dnie, wychodząc na płytsze wody tylko w okresie intensywnego żerowania. A okresy te są rzadkie i trwają krótko. W dużym jeziorze, polując na grube szczupaki, stosuje się często spore przynęty. Ciężkie, jeśli łowisko jest głębokie. Dobrą przynętą jest tutaj używany przez Jacka 15-centymetrowy ripper z 12-gramową główką, odpowiednią do łowiska o głębokości 5 metrów. Masa rippera powinna być tak dobrana, aby przy bardzo wolnym prowadzeniu nie zahaczał on o dno, lecz przesuwał się tuż nad nim. Zawsze lepiej wybrać przynętę za lekką niż zbyt ciężką. Rzucanie tak dużym ripperem wymaga użycia mocnego sprzętu, sztywnego wędziska o masie wyrzutu co najmniej 40 gramów i odpowiednio wytrzymałej minimum 5-kilogramowej żyłki. Pierwsze promienie porannego słońca rozproszyły mgłę. Są takie kępy zielskie, rogatka, zobacz. Ale między nimi siedzą szczupaki, tylko że co jakiś czas zamiast szczupaka bierze kępa zielska. W przeciwieństwie do łowienia na płyciznach, miejsca głębsze obławia się znacznie dłużej. Sprowokowanie do brania grubego szczupaka nie jest łatwe i wymaga często wielu rzutów powtarzanych w tym samym pasie wody. Branie szczupaka na ripper i inne miękkie przynęty jest zwykle dużo delikatniejsze, bardziej spokojne niż na przynęty twarde, takie jak błystki wahadłowe czy obrotowe. Często rozpoczyna się ledwo zauważalnym, kilkakrotnym drgnięciem szczytówki wędziska, poprzedzającym wyraźne i mocne chwycenie przynęty. Miałeś coś? Takie jakby przytrzymanie, wiesz? Popuściłem, a potem zaciąłem, ale pusto. No, był szczupak, zobacz jakie nacięcie. Głębokie. Rzeczywiście. I to całkiem niezłe. Miękka gumowa przynęta ma tę wielką zaletę, że wyraźnie rejestruje ślady brań niezaciętych szczupaków. On chyba delikatnie brał, skoro się nie zaczepił. Zobacz, uzbrojona jest przynęta o dwie kotwice, a mimo to nie zaciął się, chwycił delikatnie za brzuch ripera. Spróbuj powtórzyć, może jeszcze raz chwyci. Różnych rozmiarów rybopodobne woblery salmo, tonące lub pływające, o barwach naturalnych i fantazyjnych, duże wielobarwne twistery, głęboko profilowane lekkie błystki wahadłowe, rippery różnych rozmiarów, od małych, 7-centymetrowych, po te największe, o rozmiarach dużej płoci. Każda z tych przynęt może w określonych warunkach okazać się niezastąpiona.
Uzbrojenie dużej, miękkiej przynęty pojedynczą główką jigową jest niewystarczające. Trzeba taką przynętę dozbroić dodatkową, niewielką kotwicą na cienkim przyponie wolframowym. Kotwica musi być sprężysta i bardzo ostra. Wymagania takie doskonale spełniają specjalnie ostrzone haki i kotwice Gamakatsu. Do zbrojenia dużych ripperów można także użyć gotowego systemiku zbudowanego z zakończonego uchem kulkowego ciężarka, profilowanego drutu i dwóch kotwiczek na przyponach stalowych. Systemik mocuje się do rippera przy pomocy wciśniętego w tworzywo profilowanego drutu oraz kotwic wbitych w przynętę jednym grotem. Kotwice wbija się w boki rippera po obu stronach, raczej bliżej części grzbietowej. Przy bardzo delikatnych braniach i mało zaczepowym łowisku można przesunąć kotwicę bliżej części brzusznej przynęty. Ucho malowanych główek jigowych jest często pokryte farbą, którą trzeba usunąć przed łowieniem. Dobrze jest co pewien czas zmienić przynętę. Oprócz zestawu do dużych i ciężkich przynęt, warto mieć ze sobą zestaw delikatniejszy, do przynęt lżejszych. Zestaw taki przygotowuje się na wypadek żerowania ryb w powierzchniowych warstwach wody lub na płyciznach, kiedy trzeba niewielką przynętę poprowadzić płytko, a jednocześnie powoli. Warto pamiętać, że delikatny zestaw nie nadaje się do tych przynęt lekkich, które uzbrojone są w duże haki lub kotwice, gdyż nie gwarantuje skutecznego zacięcia. Jacek rozkłada teleskopowe wędzisko New Dimension Mini Spin o długości 2,7 metra, które w stanie złożonym mierzy tylko 42 cm. Różne zestawy do różnych zastosowań. Zmiana metody i przynęty jest teraz natychmiastowa.
tak? Ciągnij, bez duży szczupak. Weź podwierak, wiesz? Dobra, jestem gotowy. Słuchaj, może z tej strony go, wiesz, bo on tu mi idzie. Tylko ja mam linę z tej, musisz pamiętać. Dobra, nie szkodzi. Powoli, nie spiesz się. Ładny jest, wiesz? Za 2 kilo. A może więcej? Nie wiem. O, więcej. Więcej ma? No tak, około 4 kilo jest. O, ła. 4-5, bo go widziałem, wiesz? Podbierak jest trochę mały do niego, wiesz? Zobaczymy, może go ręką wezmę. Ach. Jak chcesz. Płytko zahaczony, wiesz? Cały riper. Ja wezmę tą twoją wędkę do przodu, żebyś miał lepszy pole manewru. Zobacz. Ach, pięknie. Jak zadecydujesz, to powiesz, tak? Dobra. I uważaj na linę. Uważam, trzymam go pod kontrolą. Już? Jeszcze nie. Wiesz, ja go ręką chyba spróbuję wziąć. Proszę bardzo. Na wszelki wypadek nie będę jeszcze odkładał podbieraka. Jeszcze nurkuję muszę. Masz miejsce do lądowania do łodzi. Zaraz, bo jeszcze nie mogę go nakierować, wiesz? Zahaczony. Jest zahaczony za spód, wiesz? Weź go podbierakiem. Tak? Bardzo płytko zahaczony jest, wiesz? No, czekaj, boję się, że... Podpływasz go na podbierak, dobrze? Powoli. Jest. Się nie wplątał. Się wplątał. To odhaczę go od razu. Już dobrze jest. Dobrze jest? Tak. Z drugiej strony masz babliznę. Widocznie większy próbował go złapać. No stary, nieźle. Ładnie zahaczony. Płytko, zobacz, na zewnątrz. No, moje gratulacje. To ryba? Tak. No chodzi tam coś pod spodem. Szczupak prawdopodobnie, wiesz? Tak. Wiesz, tam się trzyma zawsze dużo drobnicy. Prawdopodobnie wypłynął z głębiny i z ostrożerowania w tej chwili. Tam jest jakieś 2 metry najwyżej. 1,5 do 2 metrów. Możemy spróbować później. Jeszcze, ale obrzucajmy do końca ten stok, bo jest bardzo ciekawy. Po zauważeniu oznak żerowania drapieżników przy powierzchni, warto spróbować poprowadzić przynętę płycej.
kurwa, spróbuję bez podbieraka, wiesz? Weź go do góry, nie jest taki... Pierwsze branie przy powierzchni. Ale łyknął. Zobacz, całą rybkę ma w środku. I ta blaszka trochę pomogła. Powiązanie tej gumki błyskiem dało jakiś rezultat wreszcie. Zobacz, jaka ulewa idzie. Jesienią zawsze warto mieć ze sobą ubranie przeciwdeszczowe, aby nie dać się zaskoczyć kaprysom pogody. Deszcz wpływa czasem korzystnie na brania. Żeby się nie wplątał. Dziękuję. Jednak. Sama przynęta. Robert złowił kolejnego okonia na tandem. W gwarze wędkarskiej tandem to połączenie dwóch przynęt z jednym uzbrojeniem. W tym przypadku ripper z wirującym nad nim skrzydełkiem. Po rzucie trzeba poczekać, aż przynęta opadnie na odpowiednią głębokość, którą można określić metodą odliczania. Jest. Trafienie na stado żerujących okoni i dobranie właściwej przynęty to branie niemal przy każdym rzucie. Łowiska na stoku w okolicy Wyspy Trzcinowej okazały się atrakcyjne, zgodnie z wcześniejszymi wskazaniami echosondy. Czas na sprawdzenie następnych namiarów. Jacek i Robert płyną teraz w kierunku górki podwodnej wykrytej w czasie wyprawy rozpoznawczej. Cichy silnik elektryczny pozwala podpłynąć do łowiska bez ryzyka spłoszenia ryb. Błotniak stawowy także ma tutaj swoje łowieckie rewiry. Ty wytrwale za dużym szczupakiem? Tak.
Jeżeli szczyt górki leży płytko pod powierzchnią wody, najbardziej efektywne są zwykle pierwsze rzuty. Jest coś większego jest. Chyba okoń, wiesz? Opuściłem na dno, ostro. Czekaj, zwinę szybko wędkę. Zobaczymy, co to jest. Ładnie nurkuje pod łódź. Szczupak. Szczupak? Szczupak. A, nieduży. Brać go pod bieraknię? Tak. Czy miałeś rację, po tą drobnicą siedział. Tam jest gdzieś szczyt górki, wiesz? Prawdopodobnie drobnica się zawsze trzyma w najpłytszym miejscu nad górką. Daj ci potrzyma wędkę, tylko odpocz. U góry się splątało. Nie szkodzi. Chwyć go najpierw dobrze za kark. To może jak delikatnie się. Dziękuję bardzo. Jacek i Robert, obławiając różne miejsca, coraz lepiej poznają jezioro. I od razu widać efekty. Następnego dnia wędkarze wybrali łowisko w dużej zatoce o średniej głębokości. Zadrzewiony brzeg jest sygnałem, że w jego okolicy, tuż za pasem trzcin, mogą leżeć w wodzie zwalone drzewa. Wcześniejsze rozpoznanie potwierdziło te przypuszczenia. Jak wiadomo, zatopione drzewa są znakomitą kryjówką dla wielu gatunków ryb. Ryby drapieżne przypływają w takie miejsca na żerowanie. Albo
jeśli drzewa są wystarczająco duże, przebywają stale wśród ich konarów. Co? Miałeś coś? Nie. Przynętę najlepiej jest prowadzić na skos, wzdłuż stoku, tam gdzie korony zwalonych drzew sięgają ciemnej toni. To zwykle znakomite okoniowe miejsca, dlatego warto łowić w nich małymi przynętami i delikatnym sprzętem. Kormoran. Ten ptak jest nie tylko symbolem dzikiej mazurskiej przyrody, ale też niezwykle sprawnym myśliwym, potrafiącym błyskawicznie złowić kilka sporych ryb, jedną po drugiej. Rzadkie do niedawna kormorany są obecnie stałym elementem polskiego krajobrazu. W krainie tysiąca jezior znalazły wyśmienite warunki do rozmnażania się i rozwoju. Wędzisko do łowienia małymi przynętami, zwane niekiedy jigowym, ma masę wyrzutu nieprzekraczającą 20 gramów. Cienka, drgająca szczytówka takiego wędziska jest szczególnie przydatna przy łowieniu przynętami miękkimi, gdyż pozwala na zauważenie najdelikatniejszego nawet brania i wybór odpowiedniego momentu zacięcia ryby. Lekkie poderwanie przynęty z dna to stały element techniki spinningowej. Ale warto także obłowić wyższe partie wody, gdyż drapieżniki mogą atakować przynętę dalej od dna, w pobliżu konarów. Średniej wielkości okonie są stałymi mieszkańcami zatopionych drzew. Trzymają się zwykle w stadzie. Pływając między konarami, sprawiają wrażenie, że są gotowe w każdej chwili rzucić się na przepływającą w pobliżu ofiarę. W okresie dobrego żerowania opuszczają kryjówki w plątaninie gałęzi i jak stado wilków pędzą uciekającą ku powierzchni drobnicę. Polują wtedy zarówno przy samym drzewie, jak i w jego okolicy, na otwartej wodzie. Jeśli nie żerują, stoją nieruchomo schowane pod konarami i większymi gałęziami, stwarzając wrażenie, jakby chciały mieć dach nad głową. Są wtedy trudne do złowienia. Można je skusić niewielkimi przynętami prowadzonymi w bezpośredniej bliskości zatopionego drzewa. Trzeba mieć jednak ze sobą spory zapas przynęt. Okoń jest z natury ciekawski. Opuści najlepszą nawet kryjówkę, gdy nad głową przepłynie mu apetyczna obrotówka. Okoń. Spróbuję go z tej strony, albo nie będę ci przeszkadzał, wezmę go z tej. Pomóc ci? Nie, poradzę sobie. Muszę go tylko przeprowadzić nad liną, wiesz? By się nie wplątał. A? Widzisz, jak delikatnie zahaczony? Strasznie. No, całkiem przyzwoity. Delikatnie biorą, wiesz? No, widzę właśnie. No. Może będą większe.
Pora na zmianę miejsca. Następne nie może być wybrane przypadkowo. Ponieważ ryby brały w pasie przybrzeżnym w okolicy zatopionych drzew, kolejne łowisko powinno mieć podobny charakter co poprzednie. Korzystając z wykonanego planu, wędkarze łatwo odnajdą takie miejsca. Aby móc łowić bardzo cienką żyłką, Jacek używa kołowrotka Quick Exquisite ze specjalnym, płynnie działającym hamulcem magnetycznym systemu MDS. No mam, Robert. Zobacz. No proszę. Nie wiem, to ładny okoń albo szczupak. Szczupak. Coś większego. Nie, nie duży. Wymiarowy. Szczupak zahaczony jest płytko i próbuje wytrząsnąć przynętę szybkimi ruchami pyska, jednocześnie nurkując. Ups. Mały szczupak. Nie takie ryby są celem polowania wędkarzy. Jacek delikatnie wyhacza szczupaka, pomagając sobie kleszczami wędkarskimi. Jeszcze rzut oka na rybę. I do wody. Rośnij duży. Wypuszczanie złowionych ryb stanowi nieodłączny element sportowego wędkarstwa. Nie jest jednak celem samym w sobie. Po południu nastąpiła gwałtowna zmiana pogody. Niebo pokryła gruba warstwa chmur i zerwał się wiatr. Jacek i Robert wrócili na łowisko przy Wyspie Trzcinowej, na którym łowili w słoneczny dzień. Już po pierwszych paru rzutach Robert ma na wędce szczupaka. W czasie wietrznej i pochmurnej pogody szczupaki zwykle lepiej biorą na przynęty większe i agresywne, takie jak duże obrotówki i wahadłówki oraz rippery większych rozmiarów, które są lepiej zauważalne w słabo oświetlonej wodzie. Chwila zadumy nad złowioną rybą. Duże rippery prowadzi się bardzo powoli, lecz niejednostajnie, z niewielkimi zmianami tempa, a nawet przerwami. Nisko opuszczona szczytówka wędziska pomaga głęboko prowadzić przynętę. Co? No nic, nie wiem, sprawdzę. Zobacz. Obciął ogon. Za szybko przyciąłeś, czy co? Nie wiem, może wiesz, nie wziął całego rippera do paszczy. Albo za szybko zaciąłem. Bez ogona muszę zmienić przynętę. Rzeczywiście. A ja na błyskę nic, zupełnie. Dużą, ciężką przynętą rzuca się inaczej niż lekką.
Wymach musi być szeroki, a ruch wędziskiem płynny, jakby spowolniony, aby nie uszkodzić mocno obciążonego sprzętu. Teraz potrzebna jest uwaga i koncentracja, gdyż szczupak, który obciął ogon rippera, może być blisko i powtórnie zaatakować przynętę. Przewidywania sprawdziły się. O! Nie dałem rady, za duży jest. Muszę go ręką wziąć. Pomóc ci? Nie. Teraz go ma. Wyrwał mi się, wiesz? Myślałem, że mniejszy. Chciałem go podnieść i nie dało rady. Skaleczyłeś się. Musisz uważać. Tak. Odhaczysz tam? Skaleczył mi kotwicę. Wiesz. Ale ciekawa rzecz, wiesz, bo wziął pół metra pod powierzchnię. Musiał znaleźć za tym i zaatakował, gdy wyjmowałem rippera z wody. Znaczy, że trzeba agresywnie podciągać. Tak, tak. Oczywiście. Jest taki duży kilogram najwyżej. Ptaki wodne są ozdobą każdego jeziora, ciesząc oko wędkarzy i wszystkich miłośników przyrody. Skoro spad przy wyspie Trzcinowej okazał się w pochmurny dzień lepszy niż przy słońcu, Jacek i Robert postanowili zapolować także na górce podwodnej. Gdy ryby żerują, przynętę można poprowadzić bardziej agresywnie. Ta błystka ma jaskrawo-czerwony wabik przy kotwiczce. Jednak już na głębokości około 2 metrów czerwona barwa niknie i wabik staje się szary. Mam, Jacek. Przy łodzi wziął. Lądowanie ryby ręką wymaga od łowiącego pewnej wprawy.
Delikatnie wziął. Na jednym grocie wisiał. Aby wydłużyć rzuty, Robert zmienił zestaw na delikatniejszy, z cieńszą żyłką. Wędzisko trzymane wzdłuż linii żyłki podczas lotu przynęty także wydłuża rzut. Jacek, mam. Oj, ładnie jest. Akcja wędziska odgrywa dużą rolę, szczególnie w początkowej fazie holu. Wędzisko firmy Fenwick, którym Robert odpiera wściekłe ataki szczupaka, ma akcję szczytową, pozwalającą na szybkie zacięcie. Jednocześnie jest bardzo elastyczne i przy większym obciążeniu wygina się na całej długości, amortyzując dynamiczne ucieczki ryby. Widać po pleśniu. Taka czwórka. Ciężko chodził. Nie, nie. Jeżeli nie poznaliście jeszcze smaku walki z silnym jesiennym szczupakiem, nie zwlekajcie. Wielkie jeziora obdarzą każdego, kto wytrwale będzie zgłębiał ich tajemnice.